muszę Wam powiedzieć, że jestem prawdziwym szczęściarzem, bo ten oto diament trafił mi się w oprawie perły. Ruszamy, moi drodzy, przejdziemy się do Kazimierza, pokażę jak pięknie... Wiesz co, złap sobie prawą ręką, o, tak o, jak teraz. Właśnie, no dobra. Trzeba sobie jeszcze troszeczkę fotel szybko podreguluję. Czyżby nam się spalinówka uruchomiła? A, zwróćcie uwagę tutaj na te podświetlenie. Prawdopodobnie jesteśmy w trybie sport. Nie, komfort. Dla sportu jest inne. Zwróćcie uwagę, że tu mamy czerwone i teraz listwa nam się robi tu w podświetleniu czerwona. Przełącz na komfort. Proszę bardzo, komfort. Zmieniła się wybarwienie tutaj tej listwy. Widać w jakim trybie jeździmy. Dobrze, czyli jesteśmy w komforcie. I proszę bardzo, możemy ruszać. Kamerka cofania bardzo ładnie daje obraz do tyłu, obraz 360 stopni, proszę bardzo, jest to bardzo czytelne, bardzo łatwo daje możliwość prowadzenia samochodu. Mamy tylko 70 km tak naprawdę, żeby ten samochód jeszcze przetestować i wrócić, bo limit jest 300. No teraz cicho. Odpalił się spalinowy. No cichutko chodzi. Mamy w tej chwili włączony silnik spalinowy. I silnik spalinowy. No właśnie, w tej chwili mamy te wibracje, to jest silnik spalinowy. Bardzo ładnie to wszystko się uruchamia. Praktycznie rzecz biorąc, tylko ten pomruk to informacja dla nas, że mamy uruchomiony silnik spalinowy. Mamy jakąś inną informację tutaj na kokpicie, co nam się uruchomiło? Znaczy tak, zauważyłem, że jeżeli u góry po lewej stronie pisze EV, samochód jest w trybie jazdy elektrycznej. Jeżeli znika nam ten napis, automatycznie załącza się nam silnik spalinowy. Jak w ogóle, Hubert, czujesz się w tym samochodzie? Czy to byłby samochód wymarzony dla Ciebie, czy może BMW albo na przykład Audi? Nie mam niestety za bardzo doświadczenia z BMW, gdyż tak naprawdę o tyle, o ile siedziałem w BMW, to nigdy nie miałem przyjemności pojeździć, przetestować to legendarne wręcz prowadzenie się tych samochodów tylnonapędowych, aczkolwiek w Renault Austral czuję się po prostu jak w domu. Dlaczego jak w domu? Bo czuję się nim zupełnie tak samo jak w Kadżarze. Rozmieszczenie elementów tych użytkowych kierownicy, panelu sterowania samochodem oraz zegarów jest bardzo podobne. Samochód jest po prostu ewolucją Renault Kadżara. Czuję się w nim tak samo dobrze, jak czułem się w Renault Kadżarze. A teraz powiem Wam, dlaczego Hubert siedzi za kierownicą, a nie ja. A to Ty powiedziałeś, to znaczy ty miałeś powiedzieć. Dlatego, że Hubert powiedział, że jeszcze przez tą chwilę nikomu, ale to nikomu nie odda tego samochodu. Tak się wspaniale w nim czuję.
po prostu rewelacja, zwłaszcza w tej najwyższej wersji wyposażenia, gdzie mamy nagłośnienie Harman Kardon. Jest ono po prostu bardzo dobre, wystarczające. Fotele są mega wygodne. A jak wydaje Ci się w porównaniu z naszym Kadżarkiem, jak tutaj w Australku wygląda sprawa pokonywania gdyńskich nierówności, czyli tych wszystkich dziur? Sprawa pokonywania gdyńskich nierówności wygląda bardzo podobnie, aczkolwiek mamy tutaj nowocześniejsze, wielowahaczowe z tyłu zawieszenie zamiast belki. Jest po prostu dużo wygodniej, aczkolwiek chciałbym zwrócić uwagę na to, że została ta charakterystyka tego twardego zawieszenia. Nie wydaje Ci się, że te tryby, które tutaj mamy, to jest jakby rozszerzenie zawieszenia w Renault Kadżarze, bo przecież tam mieliśmy tylko jeden tryb i tak naprawdę cały czas było jednakowo, prawda? Czy jechaliśmy sportowo, czy jechaliśmy w sposób bardziej taki przewidywalny, to znaczy w sposób łagodniejszy dla samochodu i dla przejeżdżających. O, patrzcie, co się dzieje. Ładnie prujemy, już 60 na liczniku. Czyli to, że mamy w tym samochodzie jeden tryb, to, że mamy w Kadżarze jeden tryb zawieszenia, a tutaj mamy kilka. Jakie tu mamy tryby zawieszenia? Mamy ja komfort? Właśnie nie jestem w stanie powiedzieć, czy te tryby zmieniają charakterystykę pracy zawieszenia. Wydaje mi się, że wpływają one tylko na charakterystykę mocy. A może też skrętu? Znaczy tak jak, tak oczywiście. Tylnej belki, prawda? Znaczy tylnej belki, to on nie ma belki, prawda? Tylko chodzi tutaj o to skrętne ustawienie kątowe kół względem osi pojazdu, bo w tym samochodzie mamy koła z tyłu skręcające się wraz z kołami przednimi, tak? Zwróć uwagę na to, włączyłem tryb sport. Tak. I powiedz mi szczerze, czy zmieniła się charakterystyka pracy zawieszenia? No właśnie, nie zmieniła się. Ale słyszysz, że silnik pracuje z wyższymi obrotami. Właśnie. Czyli ma to wpływ na pracę silnika, czyli to, że silnik jest przygotowany do gwałtownego przyspieszenia. Tak, bo samochód nie ma adaptacyjnego zawieszenia. Dlatego też wydaje mi się, że te tryby, że nie ma adaptacyjnego zawieszenia. Nie poczułem żadnej różnicy. Więc te tryby mają wpływ tylko i wyłącznie na odczucia związane z silnikiem spalinowym. Powiedz, Hubert, a tak naprawdę młodzi ludzie, czego oczekują od samochodu? Jakim samochodem byś chciał jeździć? Jeżeli zależy od tego, czy miałby pieniądze. Rozumiem, tak. To jest sprawa, to jest kwestia pieniędzy. No ten samochód kosztuje ponad 200 tysięcy chyba, prawda? Ponad 200, w tej wersji wyposażenia ponad 200 tysięcy. Znaczy tutaj problem jest inny. Młodzi ludzie bardzo sercowo podchodzą do kwestii wyboru samochodu i zamiast wybrać auto, które na dłużej im starczy, z tańszymi częściami zamiennymi, które zmieści się w budżecie, wolą wybrać auto pseudosportowe, w którym będą mogli się pokazać. I nawet nieważne, czy to auto będzie sprawne. Kochani, co to było? Czy nie? Ważne, żeby stało u kogoś na podwórku bądź pod blokiem, żeby mógł się tym autem chwalić. Więc jeśli chodzi o Renault Australa, to nie jest on dla młodych osób, jest po prostu za drogi. Przygotuj się, bo zaraz będziemy testować przyspieszenie w trybie sport. Tak jest, moi drodzy. Przechodzimy do trybu sport i oczywiście sprawdzimy, jak samochód się zachowuje.
sekundę go doszliśmy. Tak. Tu jest podobno około 8 sekund do setki, ale tak naprawdę czuć po prostu moc, ma tego kopa. Jest naprawdę bardzo dobrze, jest wyśmienicie, jeśli chodzi o osiągi. Mam to samo zdanie. Mówię to nie bez kozery, ponieważ w Kadżarku, którym jeżdżę, tam jest 130 koni mocy. Nie ma tego efektu wow, wciskania w fotel. Tamten silnik troszeczkę inną charakterystykę pracy ma. Tutaj ten silnik jest wspomagany napędem elektrycznym. Dlatego tutaj mamy ile koni? Około 200. Około 200. No, jest to znacząca różnica. 200 koni, a 130 to nawet przy różnicy w masach samochodu, jeżeli byłaby różnica około 100 kg, no nawet powiedzmy 200, no to przy przeliczeniu masy do koni mechanicznych to jednak jest na korzyść tego samochodu. Będziemy wracali, będziemy tankowali. Tu w lewo zakręcać? Chyba jak wrócimy, to zatankujemy. Tak, dobra. Nie ma sprawy. Nie wiem, czy w ogóle teraz szybciej pojedziemy, bo już się zaczyna, nie wiem, jest 8.57, a tu korki się tworzą. Ludzie powinni właśnie na tą stronę na pokaż, pewno. Pokaż tutaj, jak to wygląda. Na pewno pod maską zauważyliście, jak sprawdzaliśmy to, zauważyliście trzy zbiorniczki w układzie chłodzenia. Wygląda to w ten sposób, jakby były trzy odrębne zupełnie układy chłodzenia w tym samochodzie. Nie wiem, nie doczytałem jeszcze, będę musiał się dopytać, to wtedy przekażę Wam tą informację. W każdym razie jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, niespotykane, a może spotykane, tylko akurat mi, prostemu użytkownikowi, dopiero wchodzącemu w tą nowoczesną technologię jeszcze, daje się we znaki niedoczytanie informacji. Może zapytamy w serwisie, może nam coś ktoś podpowie, dlaczego tak jest, a nie inaczej. Chciałbym tutaj dodać, tak totalnie od czapy, zmieniając temat, że niestety zauważyłem kolejny minus takiego samochodu. Do minusów przejdę na końcu filmu. Omówię wszystkie plusy i minusy oraz porównam osobiście też tak czysto technicznie ten samochód do Kadżara. Nie podoba mi się tutaj kierownica. Jest wykonana z takiego trochę śliskiego, tańszego, tak by się wydawało w dotyku, plastiku. Nie jest to zbyt przyjemne doświadczenie. Bardzo przypomina mi tą kierownicę, która była w Citroenie C5X. Nie jestem fanem. Osobiście, gdybym miał taki samochód, gdybym kupił, gdybym miał pieniądze, wyrwałbym tą kierownicę, zawiózł do jakiegoś speca, który by mi to obszył jakąś Alcantarą. O, tam na dole masz takie dziurki, tak, prawda? Tak, jest. Powietrzniki takie właśnie, żeby ręka mogła prawdopodobnie... Ale kto tak prowadzi? No właśnie, kto tak prowadzi? To jest ciekawe. Kierownica mogłaby być lepsza, ale tak to... wyrwać, zawieźć gdzieś do jakiegoś speca od obszywania kierownic, myślę, że będzie bajka. Patrzcie, jak ten samochód pięknie jeździ. Ciężko będzie mi się z nim rozstać, bo jest naprawdę świetny. To, z jaką gracją pokonuje zakręty, jest po prostu fenomenalne. Warto zwrócić uwagę na to, że w tym trybie sport rzeczywiście zwiększa się zakres skrętu tylnej osi i jest to bardzo odczuwalne. Oczywiście do prędkości tych 50 km na godzinę, ale super jest. Auto jak auto, ale jeździ się wspaniale. Nie wiem, co mógłbym jeszcze o tym samochodzie powiedzieć tak naprawdę. Wszystko, niczego mu nie brakuje. Niczego. A ta perła, ten piękny kolor? Bardzo mi się podoba. Osobiście też wziąłbym ten samochód w tym kolorze. Nie brałbym czarnego czy jakiegoś innego, tylko brałbym właśnie tą białą. A ten dach, czy nie nadaje mu charakteru? Oczywiście, że nadaje mu charakter. Mamy przecież tutaj panoramę, cały dach jest szklany.
A jak wygląda tutaj obsługa przyrządów? Czy to jest takie bardzo intuicyjne? Bardzo prosto. Jak pierwszy raz wsiadłem, od razu wiedziałem klima, cieplej, zimniej, nawigacja, muzyka, połączenia. Mamy dostęp tutaj do Apple CarPlay. Oczywiście możemy się połączyć ze swoim smartfonem. Mamy też integrację z Androidem. Tu mamy opcję samochodu. Mamy na przykład kamery 360, której teraz nie odpalimy, bo jedziemy zbyt szybko. Fotele, asystent parkowania. Tu mamy jakieś inne aplikacje, ustawienia, telefon, podcasty. I muszę przyznać, że to szybko chodzi. No i chodzi jak w naprawdę dobrej klasy tablecie. Jest naprawdę szybko. Renault odrobiło pracę domową. Renault odrobiło pracę domową. Teraz chyba tych panów wyprzedzimy, tylko widzę tutaj... Nie, może nie będziemy wyprzedzać, bo ale... ta ciężarówka, ona może mieć tam różne rzeczy. Pamiętajcie, nie podjeżdżajcie zbyt blisko samochodów ciężarowych, musicie uważać, tym bardziej, że samochody nie mają tych tak zwanych chlapaczy z tyłu, mogą przewozić żwir, dostaniecie w szybę i wtedy będzie problem. Patrzcie, ta okolica tutaj, to jest teren, gdzie kiedyś było torfowisko, teraz jest to grupa pól uprawnych oraz przedsiębiorstwa. Jeżeli przejdzie... Jesteś gotowy? Tak. No rewelacja, moi drodzy. Widzicie, jak to wygląda. Pocisnął jak strzała. Zmienimy sobie tryb na komfort. Muszę wam powiedzieć, że w decybelach... Weź jeszcze raz przyspiesz, zobaczymy jak to... Tak samo? Tak, zobaczymy jak to w decybelach wygląda. Możemy sobie swobodnie porozmawiać. Nie jest to zbyt uciążliwe. Tak, nawet przy ostrym przyspieszaniu. Nawet przy ostrym przyspieszaniu możemy swobodnie porozmawiać. Poczekaj, bo trochę ich wyprzedziłem, to będziemy mogli spróbować chyba wjechać tam z prawej, co nie? Właśnie. Tylko ja nie wiem, gdzie to jest za bardzo. Zaraz się przekonamy, co? Właśnie. Jeszcze nie tu. Wyprzedzić go, czy nie? Nie. Nie? Nie będziemy go wyprzedzać. Bo nie wiemy, jakie on ma hamulce. No właśnie. To będzie gdzieś tutaj. Czyli próbować tutaj zjechać w prawo? Tutaj może nie. Tutaj? Tu nie jest ta... tak, tutaj. To jest ta droga? Tak. Tu w prawo pojedziemy i tutaj pojedziemy, ale nie, za bardzo, za duży skręt. Za duży skręt. Masz rację, musimy nawrócić i... Ale tu jest ciągła, to może tam wjedźmy. Dobra. Nie ma problemu, tam wjedziemy. Bardzo ładnie wybiera. Tutaj? Tak, tu w prawo pojedziemy. Tak, tu w prawo. Tak, i od razu w prawo. O, tutaj. Nie, tutaj do gospodarstwa dojedziemy. Pojedźmy tutaj w prawo, prosto. Musimy pojechać bardzo delikatnie. Żeby nie porysować samochodu. On jest zawieszony tak jak Kadżar. Ostatnio Kadżarem tutaj wjeżdżaliśmy. Także nie powinno stanowić dla niego to jakiegoś problemu większego. Możemy mieć problem polegający na tym, że tu jest niski profil opony. Więc to jest jedyna przyczyna. Kiedyś w TVN Turbo widziałem, jak właśnie panowie sobie na takiej drodze poprzycinali opony. No więc trzeba tutaj bardzo delikatnie postępować z samochodem. No aż mi się nie chce wysiadać, naprawdę. Jest tak dobrze. Patrz, łączymy sobie kamery 360, może zobaczymy, przejedziemy jakoś, pokaż, nagrywa się. Może jakoś bezpieczniej przejedziemy przez tą dziurę, zobaczymy. No dobra. Patrz, widzisz, tak, spróbujemy. I weźmiemy tego tak. Zobacz, jak to działa. Widzieliśmy dziurę językową. Super. Przydaje się. Ten podłokietniczek się przydaje. Mamy... Widzicie. A więc jednak kładziemy rękę. Okazuje się, że
nie wymyślono tego jako wolantu samolotowego albo imitacji, tylko służy on do obsługiwania przyrządów pokładowych, przycisków, klawiatury, przycisków i obsługi tabletu. No więc chyba niektórzy teraz, niektórym jest wstyd, że tak nie do końca są w stanie poprawnie zinterpretować rozwiązania techniczne w samochodzie. Coś wygodnie się na tym trzyma ręka. Chyba, że firma wręcz dla nich specjalnie opracowałaby inną instrukcję. Prawda, Hubert? Prawda. Tam wjeżdżamy, nie? Tak, tam wjeżdżamy. Staniemy sobie z boku, polatamy dronem. Weźmiemy to chyba między koło, nie? Nie jest na tyle wysoki. Myślę, że tak. Bez problemu. Bardziej rzucało kadżarem, jak tu wjeżdżaliśmy. To prawda. Słychać było wszystkie elementy wnętrza. Teraz... Czy ten samochód aż tak bardzo trzeszczy? Jest bardziej spasowany. Ładniej wykończony. Tutaj jest też mięciutko. Tu też. Proszę bardzo, tutaj może też... O! Nie ma tego efektu trzeszczenia, co bardzo pozytywnie daje bardzo pozytywne wrażenie, bo ostatnio jak mój syn złapał w kadżarze za ten uchwyt tutaj, taki uchwyt jest w kadżarze, to myślałem, że mi go wyrwie, a tu nie ma tego uchwytu, jest po prostu półeczka, nie ma tutaj za co złapać. Wydaje mi się, że to jest bardzo fajne rozwiązanie. Schowek jest głęboki. Zobacz, jak dzielą mię. Proszę, jak ładnie tutaj kamera 360 stopni działa. Pokazuje nam mniej więcej kierunek jazdy. No i kamery już nie mamy. Szybciej pojechaliśmy. Tak, bo przyspieszyliśmy za bardzo. Mogłaby się tak nie wyłączać, ale jest ok, trzeba po prostu wolno jechać. Nie za szybko. Trochę większy teren, ale z wykorzystaniem kamery 360 myślę, że go pokonamy bez problemu. Także widzieliście pomiary przyrządem do decybelomierzem, pomiary do przyrządem do pomiaru głośności. Widzieliście, jak to wygląda. Widzicie, że to rozwiązanie kamer 360 stopni daje możliwość pokonywania przeszkód w terenie. Nie trzeba się za bardzo wychylać, zastanawiać, martwić. Patrzymy tutaj. Tak, że czegoś nie widzimy, że coś tutaj nam jest przesłaniane. Kolejna sprawa to taka, no trzeba się przyzwyczaić w tych samochodach, że mamy zabudowę przy przedniej szybie i praktycznie rzecz biorąc są te strefy takie tutaj, martwego pola. Nie wiem, czy ten samochód nie sprawdził. A, ma tutaj system zbliżeniowy, widzę w lusterku. I muszę Wam powiedzieć... Działa tak samo jak w Dacia. Tak, i muszę Wam powiedzieć, że ten słupek tak naprawdę, pomimo że jest szeroki, to czy on tak naprawdę wpływa na tak zwane martwe pole, czy zaburza nam bezpieczeństwo na przykład pieszego lub rowerzysty. Wiadomo, że pieszy i rowerzysta to też tak sobie nie może wejść przed jadący pojazd. I co to tam mieliśmy? Po prawej stronie mieliśmy... Wykryło nam coś. Tak, wykryło nam, że jesteśmy blisko. Krzaczory wykryło. To musimy troszeczkę odejść. Widzicie, informuje nas samochód o problemach. A teraz jadę tylko z wykorzystaniem kamer 360. I chyba na elektryku jedziemy. Tak jest. Z prawej strony, nie? Tak. Nie staramy się tego samochodu w jakiś sposób katować. Jedziemy jak swoim własnym samochodem. Zresztą Wy też na pewno tak będziecie jeździć tym samochodem. I nam bardziej zależy na tym, żeby pokazać, jak ten samochód pięknie zbiera się, jak rusza. Tu w prawo, w lewo? Pojedziemy w lewo i się zatrzymamy tam na tym wjeździe. O, tutaj w lewo.
No może tutaj się zatrzymamy. Tutaj? Przy... Tak, na pobocz. Bo tam ludzie parkowali, nie? No dobra, możemy tutaj, bo tam jest mijanka tak zwana. Tu się zatrzymamy. O, dobra. No dobra. Czego sobie do zdjęcia ustawić, wiesz? Dobrze. Ustaw sobie do zdjęcia. No dobra. Elektryk. I mamy elektryczny tryb. Parkujemy? Parkujemy. Coś pięknego, moi drodzy. Hamulec się automatycznie zaciągnął. Możemy puścić sobie i żeby wysiąść tak naprawdę jeszcze co. Start, stop engine, wyłączyć go. 54 na 100, co tak słabo. 6 km, 24 km, średnia prędkość 24, zużycie średnie paliwa 8,9. No, zobaczymy sobie historię. Podróż. Osobista. O, nie świetla. Aha, lecz mi klimat włączony. Dobra, to może wyłącz, bo komórka jest gorąca. No, spoko, nie zawsze się tak nie wiesz.